Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czoma wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. I oczywiście znajdujemy się nad Warszawą Zachodnią, która się znajduje na Woli i Ochocie, z czego przebudowa na Ochocie jeszcze aktualnie nie nastąpiła. W lipcu 2020, bo aktualnie taki jest miesiąc, jeśli ktoś jeszcze z Was nie wie, ale zaczynamy sobie standardowo od przejścia podziemnego, ale zanim do niego dojedziemy, to sobie przylećmy i zobaczmy trochę, jak wygląda tutaj wszystko to nad ziemią. Jak widzicie, ładny napis Warszawa Zachodnia tutaj się pojawia, grzybek cały czas stoi, chociaż tam prace już są modernizacyjne, cały czas trwają. O budynku wielofunkcyjnym mogę powiedzieć tyle, że sala konferencyjna tam w środku już mniej więcej stoi, ale nie miałem okazji jeszcze jej zobaczyć, pewnie w jakimś najbliższym czasie może się to uda. No i tutaj dalej oczywiście hala dworcowa przy ulicy Tunelowej, która powoli powstaje, ale jeszcze tutaj większych elementów nie mamy. Chociaż możecie się zdziwić, bo fundamenty nowego dachu zaczynają się już pojawiać, ale o tym za chwilę, bo tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, również są już schody na poziom minus 1, czyli do przejścia podziemnego na wszystkie perony, i tu mówię faktycznie wszystkie, od 9 do 1 stamtąd będziemy mogli dotrzeć, jak i również wyjścia po drugiej stronie ulicy Tunelowej, tutaj widzimy, i niektóre windy. Proszę bardzo, znajdujemy się na placu budowy, tak żebyście mogli mniej więcej wszystko zobaczyć. Przy okazji widzicie pociąg towarowy przy peronie 8. Zejście składki tutaj bezpośrednio prosto do ulicy Tunelowej jest już, ale nie jest dostępne dla wszystkich tutaj, tylko i wyłącznie na plac budowy to jest dostosowane. No i to, co mówiłem, fundamenty pod nowy dach, który będzie nad halą dworcową tutaj przy ulicy Tunelowej, już się pojawiają. Jak widzicie, tutaj palowanie się rozpoczyna, w niektórych miejscach już jest, w niektórych jeszcze nie ma, jest przykryty, bo pada deszcz. I żeby oczywiście tutaj nic złego się nie wydarzyło, ale po prostu tutaj prace przy tym już trwają. Jak widzicie, chodzimy po placu budowy. Tutaj w tym momencie chciałbym bardzo podziękować Budimaxowi za możliwość zrealizowania tego typu odcinków, dzięki czemu właśnie mogę wam pokazać całą Zachodnią bezpośrednio z poziomu, no, takiego, jakiego widzicie, czyli na piechotę, nie tylko i wyłącznie z drona. Ale najpierw jeszcze tutaj płyta. Jak widzicie, trochę wody stoi, no to jest oczywiście powiązane z tym, jakie ostatnio są dosyć duże ulewy. Na dole nic nie przecieka, bo miałem okazję być. Tam ta woda po prostu jest, jak tutaj widzicie, z tych miejsc, gdzie faktycznie napadało. I tutaj chciałem wam pokazać taki ciekawy, dosyć bym powiedział, element, a mianowicie tutaj projektanci pokazują i testują, jak może wyglądać Zachodnia. Które elementy tutaj podwieszonego dachu, ściany, ławki, napisy, to wszystko jest tutaj testowane i mniej więcej co miesiąc, za miesiąc, jak się pojawiam na dole, pokazuję wam, jak to się wszystko zmienia. Jak widzicie, tego trochę jest. To jeden design jest taki, bym powiedział, dosyć podobny do tego, co mamy aktualnie na Warszawie Centralnej. Ja bym w niej nie szedł, w ten nie szedł. Chociaż jeżeli by utrzymali to w dosyć ładnej aranżacji, żeby się tutaj to nie niszczyło, to może być w sumie, czemu nie. Przejście podziemne, jak widzicie, tutaj ta cała hala dworcowa, również z dwoma torami od poziomu 8, który tutaj widzimy. Budynek wielofunkcyjny, jak widzicie, tutaj bez ściany, goły od tej strony, ponieważ tutaj będzie właśnie połączenie z dużą halą dworcową, która będzie się łączyć tutaj z dachem, zarówno dachem nad peronami, jak i również z dachem przy tutaj budynku wielofunkcyjnym. Tutaj jest zejście bezpośrednio na poziom minus 2, stąd mogę, żeby być wszystko wyjmowane. To zejście, czyli poziom minus 2, jest przygotowane pod tunel tramwajowy, ale o tunelu tramwajowym będę mówić w osobnym materiale,
w nowej serii, która się zacznie już w najbliższych dniach. Jeśli chcecie ją zobaczyć, już film z niej jest, to macie teraz do niej link w opisie. Jeśli nie, to możecie kliknąć subskrybuj, aby tego nie przegapić. Seria będzie się nazywać Tramwaj Kierunek Zachodnia i będzie pokazywać całą pierwszą inwestycję, którą tramwaje tutaj planują zrealizować. Jeszcze trochę zdjęć, żebyście mniej więcej mogli ogarnąć, jak to tutaj wygląda. Tutaj mniej więcej obrys hali dworcowej już widać, gdzie będzie stać ściana. Oczywiście to będzie całkowicie ładnie przeszklone. Podobnie to będzie wyglądać jak ta nowa część przy Warszawie Wschodniej, ale wizualizacji żadnych to pokazania niestety nie ma. Bo chyba z tego co wiem, nawet od Tisny zbytnio nic nie ma. No i tutaj oczywiście dalej przejście w kierunku peronu 9. No dobrze, zejdźmy sobie na dół i trochę wam to pokażę. Przejście podziemne, które tutaj właśnie widzicie, znajduje się bezpośrednio pod wszystkimi peronami poza 9. Czyli 8, 7 i 6 to już te elementy, gdzie przejście podziemne jest. Jak widzicie, na górze jest taki czarny element. Jest to mata izolacyjna, jest to papa z izolatorem układana na stropie, którą właśnie tutaj teraz widzicie, także tutaj dzięki temu będzie jeszcze roznosić się wszystko po całym obiekcie, a nie tylko po poszczególnych elementach, jeżeli chodzi o wibracje. No i mało tego, też wygłusza, wycisza, jest to o wiele lepiej według mnie. To jest zrobione. Faktycznie jak się wchodzi, to słychać, że już się zrobiło ciszej i też zwróć uwagę, że to jest trochę lepiej posprzątane po zrównaniu z tym, jak to było w ostatnich materiałach. No bo też tutaj prace wszelkiego rodzaju są ograniczone, bo więcej prac się dzieje przy torowisku. Tutaj też zwróćcie uwagę, w niektórych miejscach, nie wiem tutaj swoją nogą, czemu mi tak szarpie, ale, przepraszam, zwróćcie uwagę, w niektórych tutaj miejscach już są takie tutaj poukładane schody rukome, jeszcze nie montowane, świeżo zafoliowane, przyjechały, ale w najbliższym czasie pewnie będą montowane, podobnie jak na peronie 9, ale do peronu 9 jeszcze chwila. Bo trochę jeszcze chciałem wam tutaj pokazać. W tytule mieliście, że pojawia się podłoga. Jak widzicie, tutaj jeszcze jej nie ma bezpośrednio pod tym przejściem. No ale tutaj po prostu trwają prace przy montowaniu schodów ruchomych. A co do samego tutaj tego, co was pewnie najbardziej interesuje, czyli właśnie podłogi, już dochodzimy. Ona się znajduje nad tunelem tramwajowym w kierunku Odolan, a tutaj, tak jak mówiłem, jest wyjście w kierunku ulicy Tunelowej do tej hali odpraw z podwójnymi schodami ruchomymi. Tutaj jest budynek wielofunkcyjny, jak widzicie już są ścianki działowe poukładane i tutaj już powoli też jest, właśnie podłoga się pojawia. Tutaj zaraz zobaczycie, podłoga nie jest bezpośrednio też układana na tym betonie. To wszystko jest tutaj na odpowiednich warstwach, najpierw mamy tutaj taki steropian, później tam jest jeszcze jest element tej takiego piachu, żeby to faktycznie się tutaj wyrównało i było na idealnym podniesieniu, no bo wiadomo, to wszystko będzie przynosić też drgania, mimo wszystko dosyć dużo tutaj osób będzie chodzić, no i na końcu jest podłoga, którą właśnie tutaj już możecie zobaczyć, miejsce, gdzie będą szlaki dla osób niedowidomych i niewidzących też już się powoli pojawiają, mniej więcej można zobaczyć, gdzie to będzie wyglądać. I tutaj właśnie jest, co mówiłem wam, ten steropian, najpierw taka jedna mata, później trochę piachu, tutaj w odpowiednich oczywiście proporcjach, no i mamy naszą nową podłogę. Tutaj w pośrodku jest wycięty, tam dalej zobaczycie właśnie miejsce, tak domyślam się najprawdopodobniej, na ciąg tutaj dla osób niedowidomych, bo oczywiście to zawsze musi być. No i tu mniej więcej widzicie, jak te warstwy są podzielone tutaj przy układaniu podłogi. Także taka tutaj ciekawostka. Na górze macie tą matę, o której wam mówiłem. Wyjście tutaj schodami na górę do przystanków autobusowych najprawdopodobniej w najbliższym już czasie. No i to jest to wycięcie, o którym mówiłem, chociaż możliwe, że to jest po prostu wycięcie. Nie, no to jest zbyt wąskie na jedną płytę, więc najprawdopodobniej faktycznie to jest na to miejsce dla osób niedowidomych, żeby dało się przejść. Ja przy okazji tym przejściem wchodziłem, żeby nie brudzić nowej podłogi, bo po tym, po czym ja tutaj chodziłem na placu budowy, to trzeba przyznać, że naprawdę większego błota czasami to trudno zauważyć, zwłaszcza świeżo jak się idzie po nocy, wtedy dosyć mocno padał deszcz. Także tak mniej więcej wygląda poziom minus 1. Tak jak mówiłem, to lodowisko tramwajowe możecie zobaczyć w osobnym materiale, jak się pojawi, to będziecie mieli do niego link tutaj już w opisie, ale idąc dalej, żeby jeszcze tutaj trochę tego wam pokazać, co my tu mamy, to z góry zobaczcie, jak to wszystko wygląda. To jest to wyjście, o którym mówiłem wam, do przystanków autobusowych. Tutaj będzie kawałek dalej rondko, a na rondku oczywiście będą zwracać autobusy, które będą miały tutaj pętlę. Najprawdopodobniej tutaj nie tylko 103, bo przebudowa będzie miała swoją pętlę, ale to jeszcze będziemy patrzeć, zobaczymy w najbliższym czasie.
No i tutaj peron 9 ze swoimi wyjściami. Zwróćcie uwagę, że już są nowe daszki. To są jedyne dwa nowe daszki, które się pojawiają w najbliższym czasie. Również z windą już tutaj całkowicie obszklono. No i tak, mamy tutaj dach w jednym miejscu. Już jest taki... Szkoda, że nie jest szklany. Tak, moja tutaj osobista opinia. Szkoda, że nie jest to szklane. No cóż, wygląda tak jak wygląda. Winda wygląda według mnie fenomenalnie z tymi przyciemnymi lekko szybami, więc całkiem to zacnie wygląda. Drugie tutaj jest konstrukcja jeszcze taka tylko i wyłącznie metalowa i przy okazji nim teraz wchodzimy na odwrót, się teraz wchodzi trochę na okrągło, ale jest to oczywiście powiązane z tym, że prace nie mogą się odbywać tam, gdzie ludzie chodzą nad aktywnym ciągiem pieszym. No i mówiłem wam jeszcze tutaj o tych schodach ruchomych na peron 9, dlatego teraz wam to mniej więcej zaprezentuję, ale najpierw jeszcze zwróćcie uwagę, jak to wygląda z tej perspektywy. Winda jeszcze nie jest montowana, ale w szybie już trwają prace. To są proszę bardzo zmontowane już z dwóch części, bo one są w dwóch częściach zazwyczaj przywożone. Schody ruchome, tutaj jak widzicie, tutaj już są jeszcze układane, no i w najbliższym czasie pewnie będą testowane, chociaż to jeszcze pewnie trochę poczekamy. Tak to wygląda, cały tutaj peron 9, no i ogólnie przejście podziemne, wszystko co miałem wam do pokazania z poziomu minus 1, jeżeli chodzi o teren stacji. Przed nami jeszcze tunel samochodowy, ale ja wam pokażę nawę pieszo-rowerową Prymasa Tysiąclecia, ale to za chwilę, bo najpierw sobie zetknijmy, jak ta całość wygląda. Tutaj jest lotu ptaka, żebyście mogli zobaczyć, jak zmienia się tutaj budowa na przestrzeni czasu, bo niektóre z was pewnie osoby pamiętają, że te materiały zazwyczaj podobnie wyglądają, dlatego żebym mógł później robić całkiem ciekawe podsumowania, ale do podsumowania to jeszcze trochę nam czasu zostało. Przy okazji ważna rzecz, tutaj czasami słyszę komentarze, że bardzo długa droga jest na peron 9 z peronu 8, faktycznie od pętli tunelowej, autobusowej czy peronu 8 długa jest ta droga, trzeba trochę tam przejść, to 10 minut, ostatnio zrobiłem sobie ten spacerek, no to tak z odwukatki do właśnie Prymasa Tysiąclecia to 20 minut chyba szedłem. Co nie zmienia faktu, że nie zawsze tak to musi być, bo Budi Melex jeździ, można w niego wsiąść, jest oczywiście całkowicie darmowy i przejechać się po placu budowy właśnie od pętli autobusowej tunelowej do peronu 9. Serdecznie polecam. Wygodne, przyjemne, no i elektryczne. Także tak to wygląda. Jest jeszcze jeden element, o którym powiem. To jest oczywiście dach. Na dachu trochę się dzieje. Głównie panele fotowoltaiczne. Ale zanim do tego przejdziemy, zwróćcie uwagę na kładkę. Kładka jest oczywiście tutaj tylko wyłącznie do peronu aktualnie 5. Przypięta, jeżeli chodzi o ruch pasażerski. Jednakże zwróćcie uwagę, że już tutaj dalej, na peronie 4. mamy kolejne zejście. Jak i również na peron 2. i peron 1. Przy peronie do drugim jest tymczasowe zejście, ale jeszcze nieaktywne dla pieszych. To jest właśnie nawa piesza tunelu Prymasa Tysiąclecia. Tak to wygląda. Powiedziałbym, że całkiem ciekawie. No i tutaj jak widzicie jest już aktualnie całkowicie, ściany zostały odtworzone. Jest aktualnie zasypywane i w przyszłości będzie odtwarzana nawierzchnia. Mam nadzieję, liczę bardzo szeroko, że tutaj pod ziemią będzie asfaltowa ścieżka rowerowa, żeby było wygodnie i równo się jeździło. Zobaczymy, czy tak będzie, no ale to w najbliższym czasie. Tutaj przy okazji zwróćcie uwagę, to jest timelapse nad całą zachodnią. Osoby, które były na live z zachodniej, który w końcu się udał po długim opóźnieniu, to właśnie jest ten timelapse, który wtedy był nagrywany. Taka ciekawostka. I zawsze jeden w miesiącu staram się zrobić. Raz mi się tylko nie udało w jednym miesiącu zrobić, bo chyba padał deszcz dosyć długo. Dobrze, no i tak jak mówiłem, jeszcze musi być dach. Na dachu są montowane panele fotowoltaiczne, z czego niektóre już są zamontowane. Zamontowane są już przeszklone, czyli przezroczyste panele fotowoltaiczne, które są samoodśnieżające. Teraz są montowane panele fotowoltaiczne, takie zwykłe, tradycyjne, które nie są przezroczyste, ale na tej zwykłej, płaskiej części dachu są również i będą naprawdę dosyć dużo energii produkować. Tutaj przy okazji widzicie biuro budowy, znajdujące się bezpośrednio na placu budowy, jedno z dwóch.
jak i również wejście na kładkę, po którym już kadetka miała okazję wjeżdżać. I z tego co wiem, operacja oczywiście akta się cała udała. Mało tego, kadetka nawet zawróciła i nawróciła na kładce i zjechała już przodem na dół. Także jak widzicie, wszystko jest tutaj całkiem nieźle zrealizowane. No i tutaj widzicie ten dach i te panele fotowoltaiczne, o których wam właśnie mówiłem, że zaczynają się pojawiać. Są tutaj oczywiście wnoszone specjalnymi dźwigami, następnie rozmieszczane już bezpośrednio przez pracowników. Jak widzicie, trochę tego tu jest. Tutaj to jest ta największa płaszczyzna, gdzie jest postawiona. Nie wiem, czy na budynku wielofunkcyjnym będzie to coś takiego, ale raczej wątpię, szczerze powiedziawszy, bo nie jest tak odpowiednio tutaj to pochylone. No i po prostu mogłoby trochę tutaj to zestawać na panelach. No i tak to wygląda. Panele fotowoltaiczne mają pokrywać 40% zapotrzebowania stacji na prąd. Także naprawdę całkiem nieźle. Powiedziałbym, że całkiem luksusowo tu będzie, biorąc pod uwagę, że po prostu zachodnia nie będzie musiała ciągnąć ze stacji, z przyłączeń energetycznych tak dużej ilości prądu. Tylko i wyłącznie będzie mogła sama wykorzystywać i produkować prawie 50%, czyli prawie połowę swojego zapotrzebowania. Oczywiście 40%, no ale tak to mniej więcej wychodzi. No i tutaj to powoli jest montowane na całym dachu. Tu możecie zobaczyć na przestrzeni właśnie ostatnich miesięcy, że pojawiają się tutaj, na początku były pojedyncze, pierwsze były montowane, a teraz jest tego już coraz więcej. Tutaj widzicie też elementy demontażu pozostałych paneli fotowoltaicznych. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I już w kolejnym materiale pokażę wam torowisko zachodnie. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach. Cześć!